Jeśli zastanawiacie się czasem, po co było się tyle uczyć, to odpowiedź jest prosta. Żeby wygrywać pieniądze w teleturniejach. U nas czeka ponad 40 tysięcy złotych, polskich złotych, a jakże. Robert Elgendi, witam w programie Polacy to wiedzą, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Oto ludzie, którzy o Polsce czytają i którzy Polskę zwiedzają. Nasi uczestnicy. Artur von Rzychowski jest asystentem muzealnym Strzewa. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Asystujesz przy czym konkretnie? No, asystuję przy różnych takich zadaniach, których może nie widać. Czyli to jest taka praca typowo biurowa, ale no, ktoś musi organizować te wystawy, różne, szereg. Jak zabezpieczyć te eksponaty, żeby nie dotykali, bo każdego korci. Też. Dobra gablota to ważna rzecz. Ale nie wolno, prawda? Cały czas jest taka zasada. No raczej nie wolno, chyba że ma się odpowiednie kontakty i dobrze wiadomo jak to zrobić. To może się uda, ale... No dobrze. Z czego czujesz się mocny? Kurczę, no, z Polski tak ogólnie. No tak, zobaczymy. Polacy to wiedzą w końcu. Powodzenia. Dziękuję. Teraz chciałem Państwu przedstawić Zbigniewa Piskulskiego. Jest to logistykiem wojskowym z Bydgoszczy. Hej. Cześć, dzień dobry. Logistyka wojskowa to znaczy czym ty się zajmujesz? Logistyka wojskowa polega na tym, aby wyposażyć polskiego żołnierza, który w tych czasach często wyrusza na różne misje zagraniczne, w to, co potrzebne mu jest na co dzień do życia, czyli żeby miał co zjeść, gdzie spać. A jakaś rozrywka, internet też? Połączenia z rodziną na przykład. A ty chodzisz czasem w mundurze? Nie chodzę, ponieważ jestem pracownikiem cywilnym, ale miałem przez kilka lat epizod pracy w magazynie z mundurami, więc musiałem od podszewki poznać ten temat, no i nie ukrywam, że coś o tym wiem. No i pewnie cię korciło, żeby założyć, no bo każdy facet wie, że za mundurem panny sznurem. No niestety ja już jestem żonaty, także nie mogę... Ale to żona może by się ucieszyła. Zbyszku, pozdrawiamy żonę przy okazji. Trzymam kciuki, żona także to robi na pewno. No i czas, żeby przedstawić Justynę Urbaniec, jest nauczycielką z Wieliczki. Cześć, uczysz czego? Jakiego przedmiotu? Języka polskiego. O rany. To teraz będziemy wszyscy się spinać. Tak, kartkówka zaraz zarządzę. Ale Polacy potrafią mówić poprawnie? Potrafią. Wiadomo, że zawsze się zdarzą błędy, bo tego się trzeba uczyć całe życie. Naprawdę. No tak, i nasz język podobno jest jednym z najtrudniejszych, tak mówią obcokrajowcy. Klasyfikacji jest jednym z najtrudniejszych. Wiele tygodni potrzeba nauki, żeby się go nauczyć. A i myślę, i Polacy niekoniecznie perfekcyjnie się nim posługują. Także jest cały czas dużo rzeczy do uczenia się, dowiadywania się na temat języka polskiego. Tak. No dobrze, jest pole do popisu, żeby się uczyć języka. No i tutaj przede wszystkim w naszym programie. Pole do popisu, żeby wykazać się wiedzą. I Klaudia też to będzie próbowała zrobić. Klaudia Trębicka jest specjalistką od kamperów z Gorzowa Wielkopolskiego. Cześć. Dobry. Jeździmy kamperami coraz częściej? Lubimy podróżować w ten sposób? Jeździmy, lubimy, robi się to coraz bardziej popularne i ludzie mają coraz większą wiedzę, są coraz większe możliwości, żeby podróżować, także również zachęcam. Ale kamper kojarzy się z taką wielką furą po prostu, czymś takim, co jest trudno zaparkować, w ogóle pewnie dużo pali. Nie wiem, trzeba mieć prawo jazdy jakieś specjalne? Jeżeli chodzi o prawo jazdy, to są i na kategorię B, także bez problemu każdy może wsiąść i jechać. Są na kategorię C, wtedy już mamy większe gabaryty, natomiast też coraz popularne robi się zabudowy busów po prostu. Wsadzamy do bagażnika łóżko, mamy otwierane dachy, także jest mnóstwo możliwości, żeby je szybko i sprawnie podróżować, albo jeżeli chodzi o kampera, żeby mieć większą przestrzeń już jak rozbijemy się na polu. Bardzo miło mi Was gościć, już się znamy, widzę uśmiechy są na twarzy, czyli bardzo dobra atmosfera się wytwarza i o to chodzi. Czas na zasady naszego programu. Podzieliliśmy nasz odcinek na trzy rundy, na rozgrzewkę, pojedynek, no i finałową obronę, podczas których zawodnicy będą odpowiadać na pytania. W puli nagród ponad 40 tysięcy złotych. Zaczynamy. Każde zawody zaczyna się od rozgrzewki. W tej rundzie pytania zostały podzielone na 10 kategorii, z których jedna to kategoria niespodzianka. Oto one. Folklor, obyczaje i tradycje, geografia i podróże, historia, niespodzianka wspomniana, nauka i technika, polityka, gospodarka i społeczeństwo, Polska i świat, sztuka i zabytki, znani Polacy, życie codzienne. Każdy z uczestników odpowiada na dwa pytania z 10 kategorii, które sam wybiera na udzielenie odpowiedzi A albo B. Uczestnicy mają 5 sekund i to naprawdę dużo czasu, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. Tę rundę przetrwają wszyscy. Różnić się będą tylko stany ich kont. My zaczynamy grę, a telewizowie zaczynają kibicowanie. To co? Zaczynamy? Ja oczywiście. No to czas na rozgrzewkę. Jako pierwszy do odpowiedzi, a najpierw do wybrania kategorii, Artur. Poproszę geografia i podróże.
Wypoczynek w górach oferuje A. Jelenia Góra, B. Jastrzębia Góra. Jest to Jelenia Góra. Bardzo dobrze. A ta druga góra, to pamiętasz, gdzie jest? Tak, to najbardziej na północ wysunięty fragment. Nad morzem. Tak jest. Trochę mylące. Podchwytliwe miało być. Tak jest. Zbyszku, czas na ciebie. Która kategoria? Ja poproszę może znanych Polaków. W 1985 roku Zbigniew Religa dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu. A. Płuc, B. Serca. Oczywiście serca. Wyczekaliśmy do końca. Ale prawidłowa odpowiedź na zielona się zaświeciło tak, że już masz 1500 zł. Czy to prawda, że ty lubisz się pośmiać, a nawet tworzysz sam kabaret? Jest jakieś ziarno prawdy w tym, chociaż nie są to jakieś bardzo rozbudowane formy, ale najbardziej taką moją ulubioną jest parodiowanie innych. O, myślałem, że cię namówimy, żebyś sparodiował kogoś. Z nas możesz. Pomyśl o tym, może jeszcze będzie okazja. Justyna, czas na ciebie. Ja poproszę sztukę i zabytki. Pomnik bohaterów Warszawy, stojący na wysokim cokole przy trasie WZ, popularnie nazywany jest warszawską. A. Nike, B. Wenus. Nike. Ten dźwięk oznacza jedno. Prawidłowa odpowiedź. Wśród twoich pasji jest sport, a konkretnie siatkówka. Siatkówka. Ale tak. Dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy, czy ty też może uprawiasz sama? Od podstawówki gram w siatkówkę, wprawdzie rekreacyjnie tylko, ale no dlatego, że mamy fantastycznych siatkarzy. Moja miłość zaczęła się w 2002 roku tak naprawdę, kiedy zaczęli odnosić pierwsze sukcesy w Lidze Światowej. No i jakby trwa już trochę. Klaudia, co ty wybierasz? Ja poproszę życie codzienne. Która obiegowa moneta ma mniejszą średnicę? 5 groszy, to jest A, B, 20 groszy. B, 20 groszy. To jest prawda. Ty też lubisz sport, prawda? Tak. Ale nie siatkówkę. Nie siatkówkę, grałam w koszykówkę przez wiele lat. Naprawdę? A NBA śledziłaś? Nie, bardziej WNBA ze względu na to, że miałam przyjemność grać z tymi dziewczynami, więc jakby śledziłam też ich losy za granicą. No trochę tych dziewczyn było, rzeczywiście. Tak. No i nieodżałowana Małgosia Dydek też. Oczywiście. Ona przecierała szlaki jako pierwsza. Dokładnie, Małgosia Dydek, Agnieszka Bibrzycka, także to chyba najbardziej znane koszykarki. Mhm. No i od nas z Gorzowa Agnieszka Szot, która również na parkietach europejskich jest znaną osobą. Nie nudzimy was, mam nadzieję. Klaudia, jeszcze dwa słowa. Jeremy Sochan, dopiero co zaczyna przygodę w NBA. Coś z niego będzie? Myślę, że tak. Już ma rewelacyjny początek, odważny chłopak, wie gdzie jest. Świetny i po co trener. Idzie. No, dokładnie tak. No właśnie, jak ktoś ma przewodnika, trzymamy kciuki. Takiego dobrego, to kariera naprawdę murowana. Może być murowana. Dokładnie tak. Czas na drugie pytanie. Arturze, z której kategorii? Spróbujemy jeszcze raz geografię i podróże. W którym województwie leży Łomża? A. Mazowieckim, B. Podlaskim. To jest Podlaskie. To jest prawidłowa odpowiedź. A wiesz, że była też stolicą innego województwa kiedyś? Łomżyńskiego. No, tak. Dobra pamięć, fenomenalna nawet. Ty podróżujesz też, prawda? Bardzo lubię wyjazdy pod namiot, bardzo też lubię tak wypoczywać. Na łonie natury. Tam, gdzie nie ma turystów, nie ma tłoku. To nie zawsze się udaje, ale jak jest taka możliwość, tak. Okej. Zbyszku, gdzie teraz? Spapoguję kolegę i również powtórzę swoją kategorię, czyli znani Polacy. Kim byli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura? A. Lotnikami, B. Marynarzami. Oczywiście odpowiedź A. Lotnikami. Druga prawidłowa odpowiedź. 3000 zł już na twoim koncie. Justyna? A ja poproszę historię. Józef Piłsudski dokonał przewrotu majowego w roku. A. 1926, B. 1936. 26. No, sami prymusi nam się trafili. Gratulacje. Druga prawidłowa odpowiedź i również 3000 zł. Klaudia, czas na ciebie. Raz się żyje, niespodziankę poproszę. O. Izabela Trojanowska śpiewała w przeboju z 1981 roku, że wszystko, czego dziś chce, to A. polecieć do nieba i z powrotem, B. adres w bloku i mały Fiat. A.
ale niepewnie jakoś. Obydwie odpowiedzi by mi pasowały. Ten mały Fiat za mną chodzi, jestem w trakcie restaurowania. Na serio? Tak. Też kiedyś miałem. No dobrze, słuchajcie, to było ostatnie pytanie w tej pierwszej rozgrywkowej rundzie. Każde z was udzieliło prawidłowej odpowiedzi, nikt się nie pomylił, no i oby tak dalej. Możemy zaczynać pojedynek? Oczywiście. To lecimy, zaczynamy. W tej rundzie na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a uczestnicy zgłaszają się do odpowiedzi naciskając przycisk. Od tego momentu uczestnik ma 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odejmujemy 2000. Chyba że ktoś nie ma takiej kwoty, no to zostaje mu wtedy 0. Jeśli nikt się nie zgłosi, to odejmujemy 1000 zł każdemu, żeby zachęcić zawodników do aktywności. To tak jak w szkole. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. I tego wam życzę. Na razie bardzo zacięta rywalizacja między wami. Zobaczymy, czy to się zmieni. Czas start. Pierwsza kategoria to folklor, obyczaje i tradycje. A pytanie brzmi, w którym polskim mieście odbywa się największe w Europie plenerowe Misterium Męki Pańskiej? W Kalwarii Wyszkowskiej. Niestety to nieprawidłowa odpowiedź. Chodziło o Poznań. Kolejna kategoria to geografia i podróże. Jak się nazywa rzeka, nad którą leży Lublin? Artur. Bystrzyca. Prawidłowa odpowiedź. Byłeś w Lublinie? Tak, bardzo ładne miasto. Nad Bystrzycą rozbiłeś swój namiot? Nie wiem, gdzie płynie, jeszcze nie rozbijałem, ale staróweczka jest piękna. No to prawda. Kolejna kategoria to historia. Jednym z najsłynniejszych romansów XIX wieku był związek Marii Walewskiej. Z kim? Justyna? Z Napoleonem. Refleks się przydał. Tutaj Zbyszek był bardzo blisko, ale kto pierwszy, ten lepszy. Kolejna kategoria, niespodzianka. Jak się nazywa działający do dzisiaj kabaret stworzony w 1956 roku przez... Zbyszku? Pod egidą. Doczytam do końca. Przez Piotra Skrzyneckiego. Co byś powiedział? Piwnica pod Baranami. I byś powiedział dobrze. No ale zaryzykowałeś. Czasem tak też się zdarza. Nauka i technika. W którym roku fabryka w Bielsku Białej zaprezentowała pierwszego Fiata 126P? Artur? 1967? W 1973 roku. A dokładnie 22 lipca na święto odrodzenia Polski. Tak myślałem, że Klaudia się zgłosi, no bo ona ma malucha, ale... Kolejna kategoria. Polityka, gospodarka i społeczeństwo. Kto jest w Polsce zwierzchnikiem sił zbrojnych? Artur był najszybszy. Prezydent Polski. I bardzo dobrze odpowiedziałeś. 5000 zł już zgromadziłeś dlatego. Kolejna kategoria to Polska i świat. W którym afrykańskim państwie znajduje się pomnik chwały i męczeństwa zaprojektowany przez polskiego rzeźbiarza Mariana Koniecznego? Nikt nie chciał zaryzykować. Nic nie świta? Nie. Okay. W Algierii. Dlatego odjęliśmy każdemu z was po 1000 zł. Teraz będzie kolejna kategoria, sztuka i zabytki, ale zanim zadam pytanie, spójrzcie na ekran, może to was jakoś zainspiruje do odpowiedzi. Kto jest Artur? Emilia Plater. Doczytam do końca. Kto jest głównym bohaterem największego pod względem powierzchni obrazu Jana Matejki? Wiedziałbyś? Joanna Dark. Kolejna kategoria. Znani Polacy. Który polski żeglarz jako pierwszy odbył samotny rejs do... Zbyszku? Leonid Teliga.
Odbył samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów. Chodziło o Henryka Jaskółę. Pierwszy Polak, ale w ogóle dokonał tego jako trzecia osoba, trzeci żeglarz na świecie. Kolejna kategoria. Życie codzienne. Ile godzin dziennie spędzał przeciętnie Polak przed telewizorem w 2021 roku? Nikt się nie chciał pokusić o strzelanie. 4 godziny. Dokładnie 4 godziny. Jesteśmy na półmetku. Spójrzcie. Troszkę ubyło. No. Ale jeszcze 10 pytań. Wszystko może się wydarzyć. Wszystko w waszych głowach i rękach. Folklor, obyczaje i tradycje. Na które święta w wielu domach na stole pojawia się kutia? Justyna była najszybsza. Na święta Bożego Narodzenia, Wigilię. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Kutia jest pyszna u ciebie na stole nie, gości? Nie, nie ma takiej tradycji akurat. Nie ma? Ale lubisz? Jadłaś? Smakowałaś? Jadłam, smakowało mi, ale no, akurat nie mam w naszej rodzinie tradycji. A coś słodkiego u was to na przykład? Zawsze drożdżowe z makiem, zawijane. Tak, to najczęściej. Znaczy, to jest najlepsze. Mniam. Tak. Kolejna kategoria. Geografia i podróże. W 2011 roku rozporządzeniem prezydenta RP ten szlak żeglugowy został uznany za pomnik historii. Jak się nazywa? Kanał Augustowski. Arturze, zanim zdradzę, to spójrzmy. Czy to rzeczywiście Kanał Augustowski? Czy podtrzymujesz swoją odpowiedź? To może być Elbląski. Tak jest, Elbląski, ale że pierwszy padło Augustowski, no to nie możemy tego uznać. Kolejna kategoria to historia. Jak się nazywa osada w powiecie kętrzyńskim, w pobliżu której znajdują się pozostałości kwatery Hitler? Gierłosz. Artur? Dobrze, znowu zrobimy ten sam manewr jak poprzednio, spójrzmy. Teraz jestem pewniejszy. Uśmiech wrócił na twoją twarz. Nie pomyliłeś się oczywiście. Kwatera Hitlera Wilczeszaniec leży bardzo blisko Gierłoży. Teraz czas na niespodziankę. Hasło reklamowe którego zespołu w latach 60. brzmiało? Gramy najgłośniej w Polsce. Klaudia? Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? To nie o to chodzi. Na Wielkiej Orkiestrze to grało bardzo dużo zespołów. Chodziło o czerwone gitary, no i przede wszystkim lata 60. To wtedy jeszcze o orkiestrze nikt nie słyszał. Takiej przynajmniej. Kolejna kategoria. Nauka i technika. W której miejscowości znajduje się największa zapora wodna w Polsce? Klaudia? Nad Soliną. Jak na sportowca przystało? Poprzednia odpowiedź nieprawidłowa spowodowała, że ta złość sportowa tak jest. Wyzwoliła energię i byłaś pierwsza i prawidłowo przede wszystkim odpowiedziałaś. Kolejna kategoria. Polityka, gospodarka i społeczeństwo. W Polsce do końca lat 80. XX wieku hodowano jedwabniki i produkowano jedwab naturalny. Liście którego drzewa są... Zbyszku? Liście morwy. Liście morwy białej, dokładnie tak. Liście którego drzewa są pożywieniem gąsienic i jedwabnika. Tak brzmiało pytanie w całości. Finał się zbliża dużymi krokami. 4 pytania zostały do końca. A to najbliższe z kategorii Polska i świat. Ludwika Paleta to pochodząca z Polski popularna aktorka serialowa. W którym kraju zrobiła karierę? W Meksyku. Sztuka i zabytki. Jak się nazywa muzeum zlokalizowane na terenie dawnego krakowskiego lotniska Rakowice czy Żyny? Arturze? Muzeum Lotnictwa Polskiego? Zadałeś mi pytanie? Znałeś odpowiedź. Prawidłowa. Rzeczywiście tak jest. Muzeum Lotnictwa Polskiego. 3000 zł na twoim koncie. Kolejne pytanie będzie z kategorii Znani Polacy. Ale zanim je zadam, to spójrzmy jak to w telewizji na materiał filmowy.
jak się nazywa ten słynny filozof? Justyna? Leszek Kołakowski. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Autor między innymi mini wykładów o maxi sprawach. Zgadza się. Kolejna kategoria. Życie codzienne. Która wykorzystywana w medycynie roślina jest nazywana zielem świętego Jana? Chodziło o dziurawiec. To było ostatnie pytanie w tej rundzie. Ostatnie? Tak, koniec pojedynku. Tak, już wszystko jest już jasne. Z dorobkiem zerowym dwójka uczestników, Klaudia i Zbyszek. 2000 zł. Arturze, to ty zgromadziłeś. No i Justyna, mając 3000 zł, stajesz się zwyciężczynią pojedynku. Bardzo się cieszę, chociaż dorobek skromny. No ale wiesz, niewykluczone, że możesz go podwyższyć. Decyzja należy do ciebie, bo wchodzisz teraz do finałowej obrony. Tylko pytanie, czy sama, czy zabierzesz właśnie może kogoś ze sobą? Spróbuję sama. Taka decyzja ostateczna, taka. Zdecydowana kobieta. Zaczynamy finałową obronę. Przed nami trzecia, decydująca runda, czyli finałowa obrona, a w niej Justyna z dorobkiem 3000 zł weszłaś do tej rundy. Możesz być chyba spokojna, nie musisz się stresować już teraz. Nie wiem, to stres narasta. Miałaś chwilę przed finałem, żeby odetchnąć. Miałam, ale w momencie, kiedy tutaj usiadłam, to jakby adrenalina już jest na wysokim poziomie. A skromny dorobek to zasługa tego, że były trudne pytania? Cztery pytania mnie zaskoczyły tak, że w ogóle nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Natomiast też to, że zabieraliśmy sobie pytania, też nie odpowiadając na to, więc na przykład no, o Joannie Dark wiedziałam, no ale ktoś inny wcisnął guzik. No, ktoś więc miał reprzy. Tak, refleks, dokładnie. Tutaj nikt ci nie będzie odbierał możliwości odpowiadania. Będziesz miała 90 sekund, półtorej minuty na to. Postaram się dobrze wykorzystać. Więc te zasady są naprawdę też bardzo proste, klarowne. 90 sekund, 10 pytań. Prawidłowe odpowiedzi gwarantują to, że wyjedziesz z pieniędzmi z tego programu. Nieprawidłowa odpowiedź powoduje, że odcinamy z twojego konta 10%. Będzie ono uszczuplone tylko 10%. Ja zaczynam czytać wtedy kolejne pytania, aż osiągniesz te 10 prawidłowych odpowiedzi. Na wszystko 90 sekund. Możemy zaczynać? Tak. No to czas start. Muzeum Dobranocek znajduje się w Łodzi, tak czy nie? Tak. Żoną Jana III Sobieskiego była Marysieńka, tak czy nie? Tak. Salamandra plamista jest płazem bezogonowym, tak czy nie? Nie. Cieszyn znajduje się przy granicy z Niemcami, tak czy nie? Nie. Polska jest jednym z państw założycielskich ONZ, tak czy nie? Tak. Artur Żmijewski użyczył głosu osłowi ze Szreka, tak czy nie? Nie. Cześnik Raptusiewicz często mawiał mocią panie, tak czy nie? Tak. Dmuchawce, latawce, wiatr to przebój zespołu Bajm, tak czy nie? Nie. Bolesław Chrobry był koronowany na kilka tygodni przed śmiercią, tak czy nie? Tak. Kraszanki to jajka wielkanocne malowane na co najmniej 3 kolory, tak czy nie? Nie. Nazwa Gór Świętokrzyskich pochodzi od wsi Święta Katarzyna leżącej u podnóża Łysicy, tak czy nie? Nie. Ta-dam! Tutaj są fanfary. Naprawdę? Tak, naprawdę. I jeszcze zostało ci 27 sekund. O, cudownie. I tutaj wykazałaś się dobrym refleksem. I chyba 2700, tak? Bardzo dobra z matematyki. Nauczycielka języka polskiego, przypominam. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Ale też imponująca wiedza z historii. Nie po raz lubię. Pierwszy. Lubisz. Lubię, tak. A jakąś epokę konkretnie? Najbardziej? Średniowiecze lubię bardzo. Nie cierpię dwudziestolecia międzywojennego. Ale były pytania średniowiecza, tutaj między innymi. Przypasowało ci wszystko. Nam też pasuje to, że uczestnik wygrywa nasz program. Bardzo, bardzo dziękuję. Wielkie gratulacje raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nieważne ile, ważne, że z pozytywnym nastawieniem i można wygrać. Każda suma jest w cenie. Świetnie się spisałaś. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku. Takie emocje gwarantowane. O, dziękuję.